To, co dzisiaj będzie padało z tego miejsca, jest ważne dla nas wszystkich. Z góry nie chcę przeprosić tych, którzy poczują się urażeni. Powtarzam, z góry nie chcę przeprosić tych, którzy poczują się urażeni, ponieważ rzeczy, o których będę za chwilę mówił, mogą dotykać. Ale jeżeli naprawdę szukamy Boga, to dotkną nas w taki sposób, jak Biblia to mówi, że kiedy Paweł pisze do Koryntu, mówi, że jest dwojaki rodzaj smutku. Jeden prowadzi do upamiętania, a drugi prowadzi do śmierci. Więc ten smutek, który może zawitać w niektórych sercach, ale będzie to ten smutek ku upamiętaniu, będzie błogosławieństwem. Natomiast jeżeli będzie to smutek, który raczej będzie nas kierował do buntu, no to mamy problem w życiu wtedy. To potężny problem. I pewnie nie ten jedyny, o którym dzisiaj chcę mówić. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 20, pierwsze 8 wersetów. I stało się jednego dnia, gdy nauczał lud w świątyni i zwiastował dobrą nowinę, że przystąpili arcykapłani i uczeni w piśmie wraz ze starszymi i rzekli do niego mówiąc: powiedz nam, jaką mocą to czynisz, albo kto ci dał moc? A on odpowiadając, rzekł do nich: zapytam i ja was o pewną rzecz, a powiedzcie mi, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Oni zaś rozważali to, mówiąc między sobą: jeśli powiemy z nieba, to rzecze, czemuście więc mu nie uwierzyli? Jeśli zaś powiemy od ludzi, cały lud ukamieniuje nas, jest bowiem przekonany, że Jan jest prorokiem. Odpowiedzieli więc, że nie wiedzą skąd. Wtedy Jezus powiedział do nich: to i ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Myślę, że znana nam wszystkim historia. Wydawałoby się, że dosyć prosta, ale są tam niesamowite pokłady ludzkich namiętności, złości, oszustw i kłamstw, które w tej prostej historii wychodzą na jaw. Niewątpliwie Jezus był osobą, która wzbudzała zarówno zainteresowanie, jak też i prowokowała poprzez to, co mówił i co robił, jak się zachowywał. Arcykapłani uczeni w piśmie to ludzie, którzy stali na czele tego narodu. Sprawowali, można powiedzieć, swego rodzaju rząd dusz. Nie sprawowali tej świeckiej władzy, od tego był król, ale sprawowali tą duchową władzę nad Izraelem. I byli wielce zaniepokojeni tym, co się dzieje. Nawet jeśli przyjmiemy, że oni bardzo poważnie zastanawiali się, kim jest Jezus Chrystus. Nawet jeśli przyjmiemy, że brali do ręki zwoje pism, otwierali, badali, czytali, zastanawiali się. Nawet jeśli przyjmiemy, że była w nich dobra wola, to wszystko to musimy odrzucić wtedy, kiedy patrzymy na ich zachowanie. Jaką mocą to czynisz? W tym pytaniu była pewna prowokacja. Ich postawa, jaką widzimy dalej, pokazuje, że oni nie oczekiwali pytań, odpowiedzi, która by ich satysfakcjonowała. Oni oczekiwali odpowiedzi, która by umożliwiła im oskarżenie Jezusa o cokolwiek, bez znaczenia o co, byleby tylko pozbyć się kłopotliwego człowieka. Jezus wiedział, że oni właśnie takie myśli mają. Wiedział, że oni właśnie w ten sposób postępują, że nie szukają prawdy, nie są ludźmi, którzy szukają prawdy. I mówi do nich: dobrze, ja was też zapytam o jedną rzecz. Jeśli mi odpowiecie, wtedy i ja będę w stanie wam odpowiedzieć. Skąd był chrzest Jana? I tym jednym pytaniem właściwie zburzył wszystko to, co sobie wcześniej zbudowali. Oni mieli już jakiś koncept, jak się pozbyć Jezusa, ale Jezus postawił w bardzo trudnej sytuacji. I chcę jasno powiedzieć, Bóg, który nas bardzo kocha, Bóg, który jest niezwykłym Ojcem miłości i przebaczenia. Trudno nawet użyć właściwych słów, żeby opowiedzieć o Jego dobroci,
o Jego lojalności, o Jego miłości, Bóg często stawia nas w trudnej sytuacji, zadając nam bardzo proste, ale jak się okazuje, dla nas bardzo trudne pytania. Kiedy czytamy Boże Słowo, jeśli czytamy Go sercem, to w tym Słowie Bóg nas zapytuje o wiele rzeczy. Jest wielu ludzi wierzących, którzy czytają Biblię i to czytanie Biblii nie ma na nich żadnego wpływu. Potrafią czytać Biblię nawet godzinami dziennie, wiele godzin dziennie, ale ona, Biblia, to Słowo Boże, nie zmienia ich życia. Dlaczego tak się dzieje? Jak to jest możliwe, skoro wierzymy, że Biblia to nie tylko słowo, nie tylko litera, ale też duch? Skoro wierzymy, że Biblia jest żywym słowem od Boga, czyli tym, które działa, które dotyka człowieka. Dlaczego ludzie, którzy często czytają Biblię, dlaczego my, którzy często czytamy też Biblię, ciągle mamy te same problemy i te same kłopoty często? Dlaczego jest tak, że czytając Biblię wiemy, co jest właściwe, a postępujemy niewłaściwie? Rozważając pytanie Jezusa, zauważcie, jaką drogą oni poszli. Nie zebrali się, nie zaczęli rozmowy od zadania pytania. Jaki jest nasz stosunek do tego, co Jan głosił? Ich w ogóle nie interesowało przesłanie Jana. A co ich interesowało? Jakiej udzielić odpowiedzi, aby ta odpowiedź była dla nich jak najbardziej wygodna? Mieli dwie możliwości. Według nich były dwie możliwości. Pierwsza była taka. Jeśli powiemy, że Jan był wysłannikiem nieba, no to co wtedy się stanie? Wtedy on nas zapyta, dlaczego myśmy mu nie uwierzyli. Dlaczego nie uwierzyliśmy w jego przesłanie? Nie możemy mu tak powiedzieć. Jest druga możliwość. Powiemy mu, że on nie był wysłannikiem Boga, no ale wtedy grozi nam śmierć, bo ludzie, którzy słuchali Jana, którzy często naprawdę zmienili swoje życie pod wpływem jego nauczania, mogą nam zrobić krzywdę, mogą nas ukamienować. Co więc nam pozostaje? Przychodzą do Jezusa i mówią: nie wiemy, nie znamy odpowiedzi, nie wiem, skąd był Jan. To było oczywiste kłamstwo. Bardzo często kłamstwem jest nie to, że bezpośrednio zaprzeczamy prawdzie, ale kłamstwem również Biblii jest to, że nie stajemy po stronie prawdy. U Boga nie ma nigdy tej strefy szarości, tej strefy, którą można by określić jako taką niedookreśloną. Nie wiadomo, ile w tym jest prawdy, ile fałszu. Każdy ma możliwość swojej interpretacji. Biblia mówi, że u Boga jest wszystko tak lub nie. Wszystko jest prawdą lub kłamstwem. Wiecie, że to jest stan, którego wielu ludzi nienawidzi. Oni chcieliby żyć w takiej strefie, w której każdy coś mógłby swojego dać, powiedzieć, co zmieściłoby się w tych czy innych normach, w którym byłoby troszeczkę prawdy. No cóż, komuś zaszkodzi troszeczkę skłamać. To jest bardzo wygodne. Dlatego, że to oznacza, że nie muszę się właściwie opowiadać. Mogę żyć sobie po swojemu, zgadzać się ze wszystkim, ale też nie iść za wszystkim. Tylko, że jest pewne niebezpieczeństwo i Jezus o tym mówi bardzo wyraźnie. Ja wam również nie powiem, jaką mocą czynię to, co czynię. Jaka jest konsekwencja życia w kłamstwie? Konsekwencją życia w kłamstwie jest to, że człowiek nie zna prawdy. Dlaczego jej nie zna? Dlatego, że prawdę objawia tylko Bóg. Jeśli więc nie słuchamy Boga, nie możemy znać prawdy. Nie ma człowieka, który bierze do ręki Biblię, czyta ją i mówi: ja znam już teraz prawdę. Nie ma takich ludzi. Wiecie o tym, że takich ludzi nie ma? Bardzo wielu ludzi studiuje Biblię, wielu ludzi pisze książki na temat Biblii. Jeżeli ktoś z nas spotkał się z książkami napisanymi na podstawie Biblii, to no czasami można rwać włosy z głowy. Co ci ludzie tam znaleźli? Nie znają prawdy. Dlaczego nie znają prawdy? Przecież przeczytali Biblię. Dlatego, że Biblia mówi, że Bóg objawia prawdę komu chce. Komu chce.
a na pewno nie objawi prawdę człowiekowi, który żyje w kłamstwie. Dlaczego? Nie dlatego, że jest mściwy, dlatego, że to jest niemożliwe. Ponieważ ten człowiek ma zamknięte uszy, zamknięte oczy, zamknięte serce i nie jest w stanie przyjąć jakiejkolwiek prawdy. Może żyć w złudzeniu, że poznał prawdę. Może żyć w złudzeniu, że zna prawdę. Ale konsekwencje tego oszustwa, w którym żyje, będą widoczne w jego życiu. Czy jesteśmy ludźmi, którzy żyją w prawdzie? Czy jesteśmy ludźmi, którzy żyją blisko Boga? Przeczytajmy kilka tekstów biblijnych, a później wrócimy do tego pytania. Ja sądzę, że na takie pytanie każdy by odpowiedział tak, no oczywiście. Więc pozwólmy, żeby to Biblia skonfrontowała nas z prawdą. Ja mówiłem wcześniej, że Bóg ma wiele niewygodnych pytań. Z Ewangelii Jana, z rozdziału 3, od wersetu 19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Co mówi nam apostoł Jan w tym niezwykłym tekście? Mówi nam coś o nas, o każdym z nas. Mówi nam pewną bolesną prawdę. Ja postaram się to powiedzieć takim normalnym, zwyczajnym językiem, odnosząc się do dzisiejszych naszych problemów i dzisiejszego życia. Jeżeli jesteś człowiekiem żyjącym w prawdzie, to nie ma żadnego powodu, aby słowa, które wypowiadasz gdziekolwiek, komukolwiek, jakiekolwiek, musiały być owiane tajemnicą. Jeżeli komukolwiek mówisz cokolwiek, to wszędzie i zawsze możesz stawić czoło i powiedzieć tak, to są moje słowa. Jeżeli jesteś człowiekiem, który żyje w prawdzie, wszystko co robisz, wszystko to możesz ujawnić. Niczego nie będziesz chciał ukryć. Nie potrzebujesz tego. Nie masz takiej potrzeby. Jeżeli jesteś człowiekiem, który żyje w prawdzie, to wszystko, o czym myślisz, wszystko, czego pragniesz, wszystko, do czego dążysz, możesz spokojnie powiedzieć innym wierzącym ludziom. Ponieważ nie ma w tym żadnego kłamstwa ani oszustwa. Nie musisz tego ukrywać. Jeżeli w naszym życiu są takie słowa, które są przeznaczone tylko dla jednej czy drugiej pary uszu, zastrzeżenie, żeby nikt inny o tym nie wiedział, nie żyje w prawdzie, oszukuje, kłamie. Dlatego, że próbuję w kościele, w którym jestem, zniewolić tym, co mówię, jedną czy dwie osoby. Najprawdopodobniej nastawiając je w sposób negatywny do innych osób, o których właśnie chcę źle powiedzieć. Jeżeli jestem w kościele, to każda czynność, którą wykonuję, każde miejsce, do którego się udaję, może być przeze mnie natychmiast ujawnione. Ponieważ nie ma w tym żadnej tajemnicy. Jeżeli w tajemnicy przed zborem idę do różnych miejsc, o których nie chcę, żeby Kościół wiedział, oszukuję Kościół, a tak naprawdę oszukuję Chrystusa. I później przynoszę to zepsucie do Kościoła. Wczoraj miałem bardzo fajną rozmowę z jednym z moich starszych. Jego syn, który ma 7 lat, niektórzy znają brata Zieleźnika, jego małego Zacharego, miał poważną rozmowę ze swoim synem, ponieważ syn mu zadał pytanie: tatusia, co robią ludzie niewierzący? No i on opowiadał, co robią. Mówi mi tak, powiedziałem mu, że też niewierzący chodzą do baru, no i tam siedzą, piją alkohol. A on pyta, a tatusia, co to jest bar? 7-letnie dziecko pyta, a co to jest bar? Może nam się wydaje to śmieszne, ale powiem wam, że ja kiedy tego słuchałem, to zazdrościłem temu małemu człowiekowi. On jest tak prosty w swoim myśleniu, że dla niego nie istnieją takie miejsca jak chociażby właśnie bar. Kiedy mu tato powiedział, że oni tam palą papierosy, piją alkohol,
rozmawiają o różnych sprawach ze świata, to Zachary popatrzył na niego i mówi: tato, to jest obrzydliwe. Taki mały człowiek. Czy chodzisz do miejsc, chodzisz do ludzi, o których mógłbyś powiedzieć na podstawie Bożego Słowa, że to jest obrzydliwe? Czy wiesz, że przynosisz później to do Kościoła, ukryte w tobie, i zarażasz tym Kościół? Nie mówisz o tym, bo ukrywasz to w ciemności. Ale to jest tak jak gąbka, która jest nasiąknięta. Jeżeli ktoś ją naciśnie, to wyleje się z niej tylko to, co w niej jest. Nie coś, czego tam nie ma. Jeżeli ktoś z tobą rozmawia, jeżeli gdzieś jesteś u ludzi wierzących i dzielisz się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia, to to wszystko się wylewa z ciebie, zatruwasz tym innych ludzi. Gdybym przeczytał tekst, który mówi o tym, że jak straszną rzeczą będzie dla człowieka, jak straszne rzeczy spotkają człowieka, który doprowadzi nawet tych najprostszych, najbardziej małych, tych maluczkich do zwiedzenia, to powiedzielibyście, że nie, to nie my, to nikt z nas tego nie robi. Ale właśnie taka postawa prowadzi do upadku nawet tych maluczkich. Co by było, gdyby tata powiedział Zacharemu: Zachary, ale Bar nie jest taki zły. Chodź, pokażę ci. Czy wiecie, że w sercu tego człowieka nastąpiłoby jakieś totalne zamieszanie? Dla niego coś jest dobre i coś jest złe. Żyjesz w ciemności, czy żyjesz w światłości? Ktoś może powiedzieć: ale ja nie rozumiem, o czym ty do mnie mówisz. Tak, to jest prawda. Możesz powiedzieć, że nie rozumiesz. I ja ci wierzę, że nie rozumiesz. A wiesz, czemu nie rozumiesz? Dlatego, że żyjesz w kłamstwie. I Bóg nie jest w stanie ci objawić prawdy. Tutaj przed chwilą pastor mówił o tym, że rozmawiał z ludźmi, którzy próbowali ułożyć sobie życie. Jedno, drugie, trzecie małżeństwo. Jak to jest możliwe u ludzi wierzących? Tylko w jednym przypadku to jest możliwe. Jeśli ludzie nie znają prawdy. A nie znają prawdy, bo żyją w kłamstwie. A dlaczego żyją w kłamstwie? Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. A dlaczego? Dlatego, że ludzie bardziej umiłowali ciemność. Każdy z nas coś kocha. Każdy z nas do czegoś przylgnął w życiu. Każdy z nas ciągnie za sobą rzeczy, które umiłował. To symboliczne przejście przez wodę Morza Czerwonego, którym jest chrzest, powinno było dawno doprowadzić do tego, w przypadku ludzi, którzy już są wierzący i po chrzcie, że te stare rzeczy, jak mówi Biblia, przeminęły. Zostały w Egipcie. Zostały w starym życiu. Spotykam ludzi, którzy są rozczarowani Bogiem, zawiedzeni Bogiem. Wiecie co, że czasami zastanawiam się, czy ci ludzie mają rozum w głowie, co oni opowiadają. Owszem, na człowieku można się zawieść. I trzeba być przygotowanym na to, że każdy z nas zawiedzie się na człowieku, nawet wierzący. Ale jak można się zawieść na Bogu? Przecież z samej definicji Bóg jest doskonałością. Tak naprawdę wiecie, na czym ci ludzie się zawiedli? Zawiedli się na tym, że Bóg nie spełnił ich oczekiwań. Oni mieli swój plan. Przyszli do Pana Boga z podaniem. Powiedzieli, ma tak być w naszym życiu. Ale o zgrozo Pan Bóg był innego zdania. Bardzo wielu ludzi później wypełnia zbory, siedzi na krześle. Właściwie w buncie wielkim oni nic nie będą robili, bo im się życie nie ułożyło. I właściwie to winien jest Pan Bóg, a nie oni. Tak można całe życie zmarnować. Dokładnie całe życie można w ten sposób zmarnować. A zaczęło się wszystko w tym miejscu, w którym człowiek, kiedy Bóg mu zadaje pytanie, zaczyna zastanawiać się, jaka odpowiedź byłaby wygodna, właściwa. Zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego człowiek, że Bóg zna jego serce. I Bóg wie, co jest w jego sercu. Że Bóg tak naprawdę nie oczekuje ani dobra, ani złej odpowiedzi. Bóg oczekuje odpowiedzi prawdziwej. Bóg oczekuje, aby człowiek wyznał, co jest w jego sercu. Nic złego się nie stanie, jeżeli człowiek powie: Panie, wiem, że jesteś Bogiem, ale jakoś nie czuję tego w swoim życiu. Nie rozumiem tego. Nie jestem w stanie przebić się przez własną niemożność. I zaczyna się rozmowa. Zaczyna się coś,
czego ten człowiek wcześniej nigdy nie robił. Zaczyna mówić o swoich słabościach Bogu. Trafił na najlepsze miejsce, gdzie mógł te słabości wyznawać. I trafił do najlepszej osoby, która mogłaby go wysłuchać. To jest początek nawrócenia. Bóg nie oczekuje dobrych odpowiedzi. Bóg oczekuje prawdziwych odpowiedzi. Nic złego by się nie stało, gdyby któryś z arcykapłanów powiedział: wiesz, prawda jest taka, że jak przyglądam się Janowi, to sam nie wiem, co o tym myśleć. Kiedy czytam zwoje, widzę, że jest miejsce na działalność takiego człowieka, ale ja nie wiem, czy to jest ten człowiek. Wiecie, co by się stało? Jezus powiedziałby mu prawdę. Poprowadził go w poznaniu prawdy. Ale im nie o to chodziło. Jest inne spotkanie. Jezus i Samarytanka. Na pewno znacie tę historię. I w pewnym momencie Jezus mówi: idź i przywołaj swojego męża. Ona mogła zrobić co najmniej dwie rzeczy. Mogła powiedzieć: nie mam męża. I tak powiedziała. Ale mogła nic nie odpowiedzieć. Mogła przyjść i przeprowadzić tego człowieka, z którym wtedy żyła. I gdyby tak zrobiła, to nic w jej życiu by się nie zmieniło. Ale ona powiedziała: nie mam męża. Jezus nie powiedział: o ty cudzołożnico, ty wielka grzesznico, tylko powiedział jej: prawdę powiedziałeś. Prawdę powiedziałeś. Rzeczywiście, ten, z którym teraz żyjesz, to nie jest twój mąż. Powiedziałaś prawdę. O co Jezusowi chodziło? O prawdę. Tylko i wyłącznie. Ona nie musiała udzielić dobrej odpowiedzi, zgodnej z teologią. Ona musiała udzielić odpowiedzi prawdziwej, aby móc rozpocząć nowe życie. Kiedy wy rozpoczynacie teraz nowe życie, jesteście dokładnie w tym samym miejscu. Musicie Bogu powiedzieć prawdę. Jeżeli dzisiaj ukryjecie coś przed Bogiem, to uderzy to was z podwójną siłą. Przyjdzie taki moment, przyjdzie taka chwila, kiedy to, że dzisiaj nie wyznaliście wszystkiego Bogu, uderzy w was z podwójną siłą. Nie dlatego, że Bóg jest mściwy, ale dlatego, że niewłaściwe byłyby motywacje, dla których dzisiaj przystępujecie do chrztu. Bo chrzest jest tylko dla jednego rodzaju ludzi. Mianowicie dla tych, którzy umarli w Panu. Nikt nigdy żywego człowieka nie wkłada do trumny i nie zakopuje. Tak się robi z umarłym. Zanurzenie w wodzie oznacza, że godzisz się na śmierć. Twoje stare życie umiera razem z tobą. To jest twoja decyzja. Nikt cię nie zmusza do niej. Jak znam pastora, on raczej nikogo by nie pobił. I pewnie nikt z was nie mógłby powiedzieć, że wywierano na was jakąś presję. A jeśli tak, jeśli jesteście tu pod wpływem presji, to powinniście natychmiast odejść z tych miejsc, bo to jest najgorsze miejsce, w którym moglibyście dzisiaj siedzieć. Jeżeli to robicie pod wpływem nacisku innych ludzi, to musi być wasza osobista decyzja. Kościół tylko wtedy może się rozwijać, tylko wtedy może gromadzić świętych ludzi, jeżeli są tam ludzie, którzy osobiście przeżyli spotkanie z Bogiem. Niestety, Biblia mówi nam dosyć wyraźnie, że w Kościele byli różni ludzie. Od samego początku tak było. Od samego początku tak było. Nawet najbliżsi współpracownicy Pawła odeszli od niego, poszli do świata. Paweł o tym sam mówi. Czy Paweł nie umiał dobierać sobie współpracowników? Wiecie co, nie ośmieliłbym się postawić takiej tezy. Weźmy pod rękę inny tekst, który znajdujemy w pierwszym liście Jana. No, Jan był człowiekiem, który przeżył najdłużej ze wszystkich apostołów. Żył około 100 lat, widział różne rzeczy. I dlatego, kiedy czytamy jego Ewangelię, później listy, także objawienie, to widzimy tam także taką duchową dojrzałość tego człowieka. Bóg mógł go użyć wtedy do napisania tych biblijnych ksiąg. Jest pewien probierz, który dosyć jasno pokazuje nam, czy jesteśmy ludźmi prawdy. I znajdujemy go w różnych miejscach, ale posłużymy się pierwszym listem Jana. Rozdział pierwszy, od wersetu 7. Umiłowani, nie podaję wam nowego przykazania, lecz przykazanie dawne, które mieliście od początku. A tym przykazaniem dawnym jest to słowo, które słyszeliście.
A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was. Gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 7 wersetu czytam. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. To jest taki probierz najbardziej bolesny, można powiedzieć, że w sumie chyba najlepszy. Mój stosunek do Kościoła, mój stosunek do wierzących ludzi. Biblia mówi nam takie proste słowo. Jeżeli twierdzisz, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, a nie miłujesz ludzi, których widzisz, jesteś kłamcą. Odwróćmy to. Jeśli twierdzisz, że miłujesz ludzi, których widzisz, a tak naprawdę w twoim życiu nie widać tego, to twoje twierdzenie o tym, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, są kłamliwe, są nieprawdziwe. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli nie kochasz ludzi, których widzisz. Jaki jest nasz stosunek do Kościoła? Jaki jest nasz stosunek do wierzących ludzi? Jedno ze swoich przemówień Jezus poświęcił Janowi Chrzcicielowi. I rozpoczynam mówiąc tak. Po co wyszliście na pustynię? Co wyszliście tam oglądać? Trzcinę chwiejącą się od wiatru? Wyszliście oglądać człowieka, który jest ubrany w miękkie ubrania? Mówi, to możecie znaleźć w Pałacu Królewskim. Co wyszliście oglądać? Po co przychodzimy do kościoła? Co jest naszym prawdziwym pragnieniem? Do Jana na pustyni przychodzili różni ludzie. Można powiedzieć, całe spektrum społeczeństwa. Od biedaków do kapłanów. Wielu ludzi przyjmowało chrzest, wyznawało grzechy. Nawet czynili to kapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze. A Jan im mówił, plemię żmijowe, teraz wydawajcie owoce swojego nawrócenia. On nie miał złudzeń co do tych ludzi. Nigdy nie powinniśmy mieć złudzeń co do człowieka. Biblia przestrzega nas, abyśmy budowali swoje życie na człowieku, abyśmy ufali człowiekowi. A jednak ta sama Biblia mówi, że mamy kochać ludzi. Ta sama Biblia mówi, że jeśli nienawidzimy ludzi, to naprawdę nienawidzimy Boga. Jaki jest mój stosunek do Kościoła? Zbierzmy to wszystko, cośmy mówili do tej pory. Żyjemy w kłamstwie? Wtedy źle mówimy o ludziach. Źle mówiąc o ludziach, nienawidzimy ludzi. Nienawidząc ludzi, nienawidzimy Boga. Czy widzicie ten ciąg logiczny? Biblia nam go przedstawia. To nie jest ludzki pomysł. To Biblia nam bardzo wyraźnie pokazuje. Jeśli nienawidzisz Boga, będziesz nienawidził ludzi. Jeśli będziesz nienawidził ludzi, będziesz przed nimi udawał. Jeśli będziesz przed nimi udawał, będziesz żył w kłamstwie. Będziesz żył w kłamstwie, będziesz żył w grzechu. Jest tylko możliwość dwojakiego rodzaju życia. Albo żyjesz z Bogiem, albo żyjesz poza Bogiem. Jeśli nie żyjesz z Bogiem, to twoje życie legnie w gruzach. Jeśli żyjesz z Bogiem, to Bóg pomoże ci kochać ludzi. Ponieważ Jego Duch wypełnia nas. To tak naprawdę nie my kochamy ludzi. Czy wiecie, żeby kochać ludzi nie trzeba żadnego wysiłku? Żadnego. Możesz kochać swoich wrogów bez wysiłku. Wiecie dlaczego? Bo to Jezus, który jest w nas, kocha tych ludzi. Ja nie muszę się starać. Ja nie muszę przezwyciężać jakichś strasznych problemów. Ja nie mam oporów, żeby rozmawiać z wrogiem największym. Nie mam oporów, żeby przyjąć pod dach największego zbrodniarza. Nie mam oporów, żeby przytulić do siebie człowieka, który dopuścił się najpodlejszych rzeczy. Dlatego, że nie ja to robię. To nie jest moje dzieło. To robi Chrystus, który jest we mnie. A więc nie potrzebujemy żadnego wysiłku. Z naszej strony niepotrzebny jest wysiłek. Potrzebne jest tylko jedno. Całkowite oddanie się w ręce Boga. Całkowite poświęcenie się w życiu swojemu Bogu. Jeżeli to potrafimy, jeżeli potrafimy kochać Boga,
to wszystko inne nie stanowi problemu. Ale kochać Boga to oznacza żyć z Bogiem w prawdzie. To oznacza nie ukrywać przed Bogiem niczego. To oznacza przyjmować z pokorą wszelkie Boże zastrzeżenia, które On kieruje pod adresem mojego życia. To oznacza, żeby w pokorze przyjmować nieustannie Jego przebaczenie, żeby nieustannie pielęgnować Jego zbawienie. Trzeba wielkiej pokory, żeby oddawać swoje życie nieustannie w Boże ręce. Pełni świadomości, że nie zasługujemy na nic. Wielu ludzi byłoby w stanie kupić, zapłacić wielką cenę za to, żeby Bóg był dla nich przychylny. Ale strasznie trudno jest im przyjąć, że oto można mieć to wszystko po prostu za darmo, z łaski. Pamiętam kiedyś dawno temu moją rozmowę z pewnym księdzem katolickim, kiedy rozmawialiśmy o zbawieniu, kiedy mu wyjaśniłem, jak Biblia mówi na temat zbawienia, on tak popatrzył na mnie i mówi: ale to jest niemożliwe, bo to jest zbyt proste. To nie był zły człowiek, ja go znałem, żyje po dziś dzień, człowiek, który naprawdę ma wiele, wiele miłości do ludzi. To nie jest taki przeciętny ksiądz, urzędnik, ale to jest człowiek, który naprawdę gdzieś w głębi swojego serca czegoś szuka i pragnie. Sam dowód na to, że dowodem na to jest to, że rozmawiał. Ale dla niego to było niepojęte. Jak tak można za darmo? Jak tak? Bez niczego? Wiecie, gdzie jest haczyk, jeśli można powiedzieć? Jeżeli człowiek uświadamia sobie, że jest zbawiony za darmo i z łaski, to nigdy nie przyjdzie przed Boże oblicze i nie będzie miał do Boga o cokolwiek pretensji i żalu. Nigdy nie będzie miał dla Boga pewnych propozycji a propos swojego życia. Nigdy nie przedstawi mu rozwiązań, które według niego są właściwe. Ogrom Bożej łaski, ogrom Bożej miłości jest przytłaczający. Nie chodzi o ciężar, ale chodzi o świadomość miłości. Świadomość dobra, które człowiek otrzymał. Jeśli ktoś tego nie przeżył, jeśli ktoś nie przeżył prawdziwego zbawienia, mówię o zbawieniu w myślach i w sercu, o uświadomieniu sobie tego, co Bóg dla niego zrobił, nigdy nie będzie dobrym sługą Bożym. Zawsze będzie miał do Boga pretensje o najróżniejsze rzeczy, najdrobniejsze nawet. A to nie będzie miał żony, a to będzie miał niewłaściwą, a to nie będzie miała męża, a to będzie miała niewłaściwego. A to będzie miała dzieci niewłaściwe, albo ich nie będzie miała. A to Kościół jest nie taki, albo Kościół właściwie powinien się zmienić. Wszystko będzie nie tak. Niewłaściwa praca, niewłaściwe miejsce zamieszkania, niewłaściwy wygląd. Ludzie się z tym wszystkim mierzą przez lata. Później mamy kościoły, w których ludzie są pozamykani w sobie, a jeżeli dotkniesz, to zawarczy na ciebie jak pies. Nawet nie wiesz, co zrobić. Uciekać, bić. Tłumaczyć, kochać. Jak taki Kościół może funkcjonować? Wyobraźcie sobie, że to jest ciało. To jest moje, wasze ciało. Wstajesz rano i słyszysz, wątroba się buntuje. Płuca się buntują. Serce mówi, że nie znosi cię. Uszy powiedzą, że chcą iść na spacer. No, człowiek zwariowałby. Śmiejcie się, ale tak Kościół funkcjonuje. Właściwie on nie funkcjonuje. On nie może funkcjonować. Bo każdy chce robić swoje. Nikt nie jest zadowolony ze swojego miejsca i ze swojego stanu. Wszyscy mają pragnienia, ale te pragnienia nie są z Boga. One są inspirowane światem albo inspirowane demonami. One prowadzą do zniszczenia tak naprawdę. Ileż to ja miałem rozmów z ludźmi, którzy mówią, że modlimy się już 3 lata czy 5 lat o to, że było przebudzenie i nie ma przebudzenia. No tak, no Panu Bogu receptę wypisali i Pan Bóg lekarstwa nie dostarczył. Ale kiedy przyglądam się tym ludziom, kiedy mówię do nich o pewnych rzeczach, kiedy wskazuję na pewne najprostsze problemy w ich życiu, które są widoczne, kłótliwość, obmowa, plotkarstwo, złośliwość, brak miłości, to są oburzeni. Nie, to nie jest nieważne, ważne jest przebudzenie. Zawsze, kiedy masz problem ze swoim życiem, to zawsze patrzysz na to, że tobie jest źle, że tobie się dzieje krzywda, że wszyscy są przeciwko tobie. Każda próba zwrócenia tobie uwagi prowadzi natychmiast do buntu. Ale tak naprawdę to tacy ludzie, którzy uważają się za najbardziej pokrzywdzonych,
są największą zakałą każdego zboru. Największym problemem w każdym zborze. To właśnie tacy ludzie zatruwają Kościół. Nie znam was, w większości nie znam. Znam tylko pastorów w zasadzie. Natomiast w większości was nie znam. Nie wiem, kim jesteście. Ale jeśli jesteście taką zakałą waszego zboru, to w tej chwili jesteście na mnie źli, delikatnie mówiąc. Nie będę przyglądał się, kto jest na mnie zły. Sami wiecie. Jeżeli dotknąłem was teraz, to pamiętajcie, że nie ja, bo kim ja, że jestem, że mogę was dotknąć? Kim ja jestem? Ale jeśli was dotyka w tej chwili, to prawda. Prawda, którą ktoś wam przed oczy przedłożył, pokazał wam lusterko. Taki jesteś. Taka jesteś. A czy może być inaczej? Oczywiście, że tak. Bóg nie ma dla nas takiego życia. To nie jest scenariusz dla mojego i twojego życia. Chrystus powiedział, daję wam pokój. Nie tak, jak świat daje. Ja wam go daję. Ludzie szukają pokoju. Już nie chodzi o ten pokój między narodami. Zostawmy to. Szukamy pokoju. Uważamy, że jak będziemy mieli mieszkanie, będziemy mieli wreszcie pokój w sercu. Jak już mamy mieszkanie, okazuje się, że dalej mamy niepokój. No to pewnie brakuje nam męża lub żony. Mamy męża lub żonę, niepokój wzrasta. Może dzieci. Mamy dzieci, niepokój jeszcze bardziej wzrasta. Może za mało pieniędzy. Robimy wszystko, żeby mieć więcej pieniędzy. Pracujemy po 18 godzin na dobę. Czy niepokój się zmniejsza? Nie. On się ciągle powiększa. Nic, co w tym świecie nie daje nam pokoju. Bo go dać nie może. Tutaj wszystko jest płynne. Dzisiaj masz mieszkanie, masz pieniądze, masz męża, masz żonę, masz dziecko. Jutro możesz nic nie mieć. Wielu dzisiaj przeżywa tragedię na Haiti. Ludzie o tym rozmawiają. Mówią, no jak takie rzeczy się mogą dziać niesamowite. Tyle ludzi zginęło. Jak czytamy serwisy prasowe, słuchamy radia, oglądamy telewizję, te wszystkie zdjęcia, no rozpacz, 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 jak do tego mogło dojść. Ale nie słyszałem w żadnym medium, nie oglądałem w żadnej stacji telewizyjnej programu, który by mówił o tym, że Haitańczycy to ludzie, którzy w większości świadomie wyrzekli się Boga. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale to jest naród, który zawarł świadomie pakt z diabłem. To jest ojczyzna najstraszniejszej religii, jaka jest dzisiaj w świecie, wudu. Ten naród ma bliski kontakt z demonami. Dlaczego nikomu nie przyszło do głowy zadać proste pytanie? Na tej jednej wyspie, znanej kiedyś pod nazwą Hispaniola, są dwa państwa. Na jednej wyspie. Nic ich nie dzieli, tylko linie na mapie. Dominikana i Haiti. Dominikana to kraj, w którym jest wielu ludzi wierzących. I tam się nic nie stało. A Haiti od wielu, wielu lat, właściwie od prawie 200 lat, ma ciągle te same problemy i kłopoty, bo ci ludzie zdecydowali się, że będą żyli bez Boga. Ten grzech został popełniony na samym początku funkcjonowania tego państwa. Jeżeli poprowadzisz swoje życie bez Boga, to takie dokładnie same tragedie dotkną twojego życia. My tutaj siedzimy, bo jest nam bezpiecznie, wygodnie. Często doświadczamy prawdziwej miłości tych, którzy kochają Pana. I myślimy, że tak wygląda świat. Nie. Świat tak nie wygląda. Wystarczająco długo żyję na świecie, aby powiedzieć, że świat tak nie wygląda. Jeżeli będziesz żył w sposób, który będzie Boga obrażał, to Bóg pozwoli ci dotknąć tego świata i pozwoli ci zobaczyć, czym jest świat. Bo to może się okazać jedyną nadzieją dla ciebie na prawdziwe nawrócenie, na prawdziwy powrót do żywego Boga. Jeżeli ktoś chce taką szkołę przechodzić, to oczywiście może mu się przydarzyć. Jeżeli jest prawdą, co mówi Biblia, że należymy do Boga, to on ma wyjątkowe i jedyne prawo do każdego z nas. Można powiedzieć za takim dosłownym tłumaczeniem Biblii, że Bóg jest naszym właścicielem. On ma prawo zrobić ze swoją własnością, co chce. Jeśli mu naprawdę zależy na nas, a ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, to pozwoli nam zanurzyć się tak bardzo w grzechu i upadku, aż zaczniemy wołać, tak jak ten syn marnotrawny, który musiał oblizywać się, patrząc na to, co jedzą
świnie. I nikt mu nie dał tego jedzenia. I dopiero wtedy zaczęło docierać do niego, że coś jest nie tak w jego życiu. Ale najpierw był bogaty, był synem bogatego ojca, dostał ogromny majątek do dyspozycji, odszedł do swojego ojca, mógł sam dysponować tym majątkiem, mógł sam decydować o swoim życiu. Jak skończył? Skończył gorzej niż świnia. I dopiero wtedy zaczęło w nim kiełkować pragnienie, żeby zmienić swoje życie. Przypomnijcie sobie tę historię, jak ojciec go przywitał. Wielu ludzi boi się wrócić do Boga, bo boi się, jak Bóg zareaguje. Ale to może być najpiękniejszy powrót w naszym życiu. On zawsze zareaguje z miłością. Jemu bardziej zależy na nas, niż nam na nim. Mówię o tym wszystkim dzisiaj nie dlatego, że taki jest dokładnie stan Kościoła w naszym kraju. Mówię o tym dlatego, że bardzo wielu ludzi w kościołach tak żyje. Wiem, że są zbory, gdzie w ogóle by mi nie pozwolono powiedzieć takiego kazania, ponieważ ludzie by się źle czuli po tym. Ale to coś pokazuje, coś o tych kościołach. A u was jeszcze mogę mówić takie kazania. Jeśli chcemy żyć w prawdzie, to musimy przyznać się, że jesteśmy kłamcami. A jeśli przyznamy się, że jesteśmy kłamcami, to mamy nadzieję wtedy na prawdziwie nowe życie. I to takie, o jakim nam się nawet nie śniło. Taka może być łaska, obfitość i błogosławieństwo, którym Bóg nas obdarzy. Ale jeśli będziemy brnąć w kłamstwo, w oszustwo, nic nas nie uratuje. Tak jak kamień rzucony w górę, wiecie, że poleci do góry? Jeszcze takiego przypadku nie było. Zawsze spadnie w dół. Tak każda akcja ma swoją reakcję. Każde działanie ma swoją konsekwencję. Nie ma czasu, żeby dzisiaj o tym mówić, ale jedynie wspomnę, że Bóg, kiedy pozwolił na pojawienie się grzechu, to ustanowił pewne zasady, w jakich ten grzech działa. On nie może robić wszystkiego, co chce. Grzech działa według pewnych zasad. Jeśli poznamy te zasady, to zrozumiemy, że nie możemy żyć w grzeszny sposób, bo to doprowadzi do katastrofy. Bo taka jest zasada działania grzechu. Grzech oznacza śmierć. Śmierć. Więc jeżeli dzisiaj lekceważymy grzech, to jutro nie zauważymy nawet, jak umrzemy. Ale umrzemy dla nowego życia. Umrzemy dla życia z Bogiem. I powtórnie wejdziemy w to pełne śmierci życie świata. I jeszcze będziemy mieli pretensje do tego, że ktoś nam ośmiela się zwracać uwagę. Miejmy wdzięczność dla Boga, że dzisiaj w Kościele nie objawia się to, co się przydarzyło Ananiaszowi i Safirze. Pamiętacie tę historię? Jedno kłamstwo i dwa trupy. Się zastanawiam, kto by do Kościoła dzisiaj przyszedł, gdyby okazało się, że to tak działa dzisiaj. Ale wiecie, że to tak działa. W duchowym wymiarze to tak działa. Kłamstwo równa się śmierć. Niech Bóg nas błogosławi. Pomódlmy się jeszcze razem. Jeżeli ktoś z nas ma jakiś konkretny powód, dla którego powinien zareagować na słowo, które dzisiaj było głoszone, myślę, że pastor nie odmówi rozmowy. Nie czekajmy z rozwiązaniami na czas, który może nie nadejść. Boże Wszechmogący, tak wszyscy dzisiaj z ogromną pokorą stajemy przed Tobą, świadomi tego, że jesteśmy kruchymi ludźmi, słabymi ludźmi, którzy gdyby nie Twoja łaska i dobroć, gdyby nie Twoje miłosierdzie, dawno powinni być strąceni do piekła z powodu swoich przestępstw, oszustw, kłamstw. Panie, Cię proszę, żebyś dzisiaj tak na nowo tchnął w serce każdego z nas pragnienie, aby żyć świętym życiem, odwróciwszy się od wszystkiego, co proponuje ten świat, Panie. Proszę Cię, daj nam wiele pokory, abyśmy mogli przyjąć wszelkie uwagi, które są kierowane pod naszym adresem. Zarówno od przyjaciół, jak i od wrogów, Panie. Bo we wszystkim można znaleźć coś, co nas może zbudować i uchronić. Daj nam też miłość, Panie, do Kościoła, która przewyższa wszystko, co do tej pory w naszym życiu się przydarzyło.
Chcemy kochać Kościół tak jak Ciebie, Panie. Proszę Cię, abyśmy, jak tutaj wszyscy siedzimy, mogli powiedzieć o sobie, że jesteśmy prawdziwym ludem Bożym. Ludem, który nabyty przez Ciebie, niczego innego nie szuka i nie pragnie, jak tylko wypełnienia Twojej woli. Ludem, który nieustannie wpatruje się w Twoje oblicze, gotowy na każde wezwanie. Chcemy być sługami, Panie, który będziesz używał tak, jak chcesz, gdzie chcesz i jak chcesz. Chociaż na nic nie zasługujemy, to jesteśmy dumni z tego, że uczyniłeś nas dziećmi swoimi. Dziękuję Ci za całe Twoje błogosławieństwo, za całą Twoją dobroć i miłość, Panie, za cierpliwość, jaką masz względem każdego z nas. Niech Twój Święty Duch dzisiaj przemawia do nas i łamie i kruszy w nas wszelką złość, wszelki opór, wszelkie kłamstwo. Niech ciemność, Panie, ustępuje miejsca światłości. W imieniu Jezusa. Amen.